Przed nami panel dyskusyjny, który poprowadzi Karol Zdybel, ekonomista, członek klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie, prelegent na spotkaniach KASE nie tylko w Warszawie, ale też w różnych innych miastach, który interesuje się m.in. teorią wyboru publicznego z różnych teoretyczno-ekonomicznych rzeczy i zgodził się także poprowadzić nasz panel dyskusyjny, więc oddaję jemu głos. Bardzo dziękuję za to przyjęcie. Szanowni Państwo, spotykamy się na debacie na temat Unii Europejskiej, na debacie zatytułowanej "Czy Unia Europejska jest drogą do wolności dla Polski, Wielkiej Brytanii i Europy w ogóle?" Oczywiście kontekst naszego spotkania, jak myślę, jest jasny. Brytyjczycy zadecydowali niedawno o opuszczeniu Unii Europejskiej, o tym, żeby się z tej struktury wypisać. No i stąd naturalnie pojawia się pytanie, jak należy oceniać te instytucje z punktu widzenia, że się tak wyrażę, sprawy wolności. I stąd taki, a nie inny temat, a przebieg debaty będzie następujący. Na początku poproszę każdego z prelegentów, którymi są Marek Tatała, wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju, Przemysław Hankus, prezes zarządu Stowarzyszenia Libertariańskiego oraz Mateusz Benedyk, prezes zarządu Instytutu Misesa, gospodarza naszego dzisiejszego spotkania. Poproszę panów o zabranie głosu, o ustosunkowanie się do tezy zawartej w tytule debaty. Prosiłbym, aby te wypowiedzi początkowe każdego z uczestników, każdego z prelegentów nie przekraczały 10 minut. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach, przepraszam, jesteśmy w stanie ten limit troszeczkę nagiąć. Niemniej 10 minut radziłbym jednak nie przekraczać, tutaj będę ten czas starał się odmierzać. Następnie dojdzie do krótkiej rundy komentarzy. Każdy z panów będzie mógł odnieść się do wypowiedzi pozostałych uczestników debaty. No i po tych krótkich komentarzach przejdziemy wreszcie do crème de la crème, a więc pytań publiczności. Myślę, że zasady są jasne. Wypowiadać będą się panowie w kolejności od prawej strony stołu w lewo, a więc zaczyna Marek Tatała, oddaję Ci głos, Marku. Dziękuję. Teraz mnie słychać. Dziękuję bardzo i proszę o pilnowanie czasu, ponieważ nie mam zegarka, więc jak będziesz mi krzyczał, że mam kończyć, to z pewnością to zrobię. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie na to spotkanie i jestem po raz pierwszy na spotkaniu Klubu Austriackiej Ekonomii tutaj w Krakowie. Jak rozumiem, ta debata jest debatą 2 na 1, przewidując wypowiedzi moich kolegów z na przykład naszych dyskusji między innymi na Facebooku czy na innych grupach dyskusyjnych, ale liczę również na bezstronnego moderatora, który będzie tutaj sprawiedliwie rozsądzał nasze spory. Jeżeli chodzi o samą tezę, tak ja się bardziej odniosę do tezy, ponieważ samo zadanie pytania, czy Unia Europejska jest drogą do wolności Polski, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i Europy, tak to było was sformułowane, moim zdaniem nie jest trafnym sformułowaniem, ponieważ przeciwieństwem tego pytania byłoby na przykład, czy państwa narodowe są drogą wolności, a myślę, że w tym gronie akurat wszyscy się zgadzamy, że raczej państwo samo sobie drogą do wolności być nie może i tak samo Unia Europejska jako instytucja zbudowana de facto z 28 państw również taką drogą do wolności być nie może. Ale będę starał się w tym krótkim wystąpieniu i w tej debacie bronić tezy, że istnienie Unii Europejskiej jest lepsze dla obecnego poziomu wolności i umacniania tej wolności w Europie niż wizja alternatywna, to znaczy Unia Europejska bez Europa bez Unii Europejskiej. I chodzi tu o różne wymiary tej wolności. Na początek takich kilka popularnych oskarżeń w stosunku do Unii Europejskiej, one wypływają z bardzo różnych środowisk. Jednym popularnym jest oskarżanie o taki deficyt demokratyczny, tego, że te decyzje podejmowane w Unii Europejskiej nie są podejmowane w sposób demokratyczny i to jest akurat bardzo zasadne oskarżenie, do którego myślę, że się też będzie można odnieść w jakiejś kolejnej fazie naszej dyskusji, kiedy chciałbym może powiedzieć też, co można zmienić w Unii Europejskiej. aby była jeszcze lepsza dla tej perspektywy wolnościowej. Inne zagadnienie to jest zagrożenie dla pewnej tożsamości narodowej, ale wydaje mi się też, że to jest zupełnie chybione zastrzeżenie. Unia Europejska w różnych formach i w różnym składzie istnieje od kilkudziesięciu lat i nie widzę jakichś mocnych sygnałów, żeby te kraje, w których Unia już istnieje bardzo długo, ale też te, które są krócej w Unii Europejskiej, tą tożsamość narodową traciły. Raczej widzę problem, a raczej może nie problem, no tylko takie zjawisko, że nie wytworzyło się coś, na co chyba liczyli unijni biurokraci, to znaczy bardzo słaba jest tożsamość unijna. Myślę, że bardzo mało osób z Unią Europejską się utożsamia, nie mamy wspólnego języka europejskiego, te kultury europejskie są bardzo różnorodne, a coś, co widzimy teraz i tak naprawdę grupy, które często podnoszą też zarzut do tożsamości narodowej, czyli jakieś grupy silnie nacjonalistyczne, akurat wydaje się, że w ostatnich latach w Europie kwitną, czyli ten nacjonalizm i ta tożsamość narodowa w tych grupach jest bardzo silna, a to w jakiś sposób przekłada się też na dyskurs publiczny. Kilka oskarżeń jest takich mocno naciąganych i moim zdaniem takich pustych etykiet, które akurat często na przykład na różnych grupach wolnościowych się również pojawiają, czy na profilach różnych partii. Tutaj takie popularne hasła, na przykład eurokołchoz albo eurokomunizm. Moim zdaniem po pierwsze te hasła są nic nieznaczące, ponieważ nie możemy mówić o eurokomunizmie w sytuacji, kiedy podstawowym warunkiem do istnienia komunizmu jest monopol państwa nad własnością, czego w Unii Europejskiej nie mamy. Po drugie, myślę, że te hasła raczej psują debatę publiczną, ponieważ większość osób, co pokazują badania, w większości krajów jest zadowolona z istnienia Unii Europejskiej, jeżeli mówią o poparciu dla samej instytucji. I jeżeli będziemy Unię Europejską atakować tego typu hasłami, to młodzi ludzie w końcu zaczną myśleć, że kołchoz w sumie był taki spoko, jak jest Unia Europejska, bo myślę, że badania pokazują, że jednak większość osób uważa, że Unia Europejska jest czymś dobrym. Jeżeli chodzi o samo zagadnienie, dlaczego Unia Europejska jest ważna dla naszej wolności, to tutaj przede wszystkim widzę obszary gospodarcze, ale nie tylko. Oczywiście jedną z największych zalet Unii Europejskiej jest wspólny europejski rynek. Rzecz fundamentalna dla handlu europejskiego, rzecz, która w takiej skali nie istniała wcześniej przed powstaniem Unii Europejskiej. I aby ten wspólny rynek istniał, potrzebujemy w mojej ocenie silnego, nie chodzi o silną i ilościowo dużą biurokrację, ale po prostu pewnego fundamentalnego mechanizmu koordynującego ten mechanizm, ale także pewnego zobowiązania pomiędzy krajami, czymś, co w angielskiej literaturze nazywa się commitment mechanism. Taką właśnie rolę pełnią instytucje Unii Europejskiej. One pozwalają, aby ten rynek, jakkolwiek niedoskonały, w Unii Europejskiej funkcjonował i aby spory były rozwiązywane na poziomie dyskusji 28 krajów, a nie na poziomie, kłótni o pewne rzeczy związane z handlem czy wymianą usług pomiędzy krajami bilateralne. Druga ważna rzecz to oczywiście swoboda przepływu osób. Myślę, że jest to coś niezwykle ważnego i to potwierdzają zresztą badania ekonomiczne, nawet te dotyczące również wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, pokazujące, że imigranci, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii, w tym Polacy, mają ważny wkład w tworzenie brytyjskiego PKB, że zostawiają tam więcej w swoich podatkach niż pobierają w zasiłkach, więc ten mit, że Polacy, czy Czesi, czy Litwini pojechali tam na zasiłki, jest mitem, bo jest tam istotny wkład w PKB i dlatego też tutaj również potrzebujemy tego commitment mechanizmu, potrzebujemy mechanizmu zobowiązania do tego, aby państwa nagle pod wpływem pewnych grup interesu, zmian nastrojów politycznych nagle nie powiedziały, a my teraz tutaj mamy taki wynik wyborów i nasza partia mówi, my jednak Polaków w tym kraju nie chcemy, albo nie chcemy Litwinów, bo akurat Litwini nam się nie podobają, albo jakiś Czech dokonał przestępstwa, to teraz od 1 stycznia zakazujemy do kraju wjazdu Czechom. Ważna rzecz, którą robi Unia Europejska i której nie robiłyby kraje narodowe, bo to jest de facto walka Brukseli z krajami narodowymi, to ochrona wspólnego rynku pod kątem też konkurencji. Coś, co jest no, mechanizmem bardzo popularnym wśród rządów narodowych wspierania własnych sektorów, czyli pomoc publiczna, jest skutecznie blokowane przez Brukselę. I myślę, że dzięki temu, że Unia Europejska istnieje, wiele firm dostało mniej środków, wiele firm publicznych dostało mniej środków, niż gdyby dostało, gdyby nad rządami narodowymi nie był jednak pewien bat w postaci kar czy różnego rodzaju mechanizmów stopujących takie zachowania w kontekście właśnie wsparcia sektora publicznego. I tutaj akurat też potrzebny jest ten mechanizm zobowiązania, o którym cały czas mówię. Wreszcie bardzo ważna rzecz, myślę, że fundamentalna w kontekście wolności nie tyle gospodarczej, chociaż również, ale takiej wolności obywatelskiej, to Unia Europejska jako gwarant pokojowego rozwiązywania sporów na terenie Europy. Ten element pokojowy jest niezwykle ważny i Unia Europejska jako Unia jeszcze Węgla i Stali powstała po II wojnie światowej jako pewna odpowiedź na wieczne konflikty pomiędzy na przykład Niemcami i Francją. Ta wspólnota zaczęła się rozszerzać i jest to konflikty pomiędzy krajami przeniosły się na dyskusje w Brukseli i w Strasburgu, a nie są to już konflikty militarne. Myślę, że to jest ogromne osiągnięcie Unii Europejskiej, to, że przez tyle lat na kontynencie europejskim mogliśmy utrzymywać pokój. To jest też argument, który podnosił nie w kontekście Unii Europejskiej, ale w kontekście idei federalnego ciała Hayek, czyli tutaj osoba również reprezentująca Austriacką Szkołę Ekonomii. Ja pozwolę sobie zacytować, to jest moje tłumaczenie fragmentu eseju Hayeka pod tytułem Economic Conditions of Interstate Federalism. Jest to artykuł Hayeka z 1948 roku w obronie europejskiego federalizmu i idei, która moim zdaniem była głębsza, jeżeli chodzi o polityczną integrację, niż Unia Europejska, jaką mamy obecnie. Głównym celem stworzenia federacji przez państwa jest zagwarantowanie pokoju, eliminacja wojen pomiędzy członkami federacji dzięki wyeliminowaniu przyczyn konfliktów i dzięki stworzeniu efektywnego mechanizmu rozwiązywania sporów. A w relacji pomiędzy federacją i państwami zewnętrznymi celem jest stworzenie tak silnej federacji, aby wyeliminować ryzyko zewnętrznego ataku. Takie słowa pisał Hayek w 1948 roku, a więc jeszcze zanim Unia Europejska zaczęła się rozwijać też w kontekście takim, jaki widzimy to dzisiaj, ale moim zdaniem jest to bardzo ważny element, ten element pokojowy w kontekście relacji krajów europejskich, ale też w kontekście naszych zewnętrznych relacji z krajami ościennymi. Tutaj jest oczywiście pytanie, czy żyjemy w bezpiecznych czasach i ja akurat jestem zwolennikiem tezy, że żyjemy... czas, to powoli zbliżamy się do końca, także... Dobrze, to teraz 2 minuty będę pilnował, a w kolejnej części, rozumiem, jeszcze będę miał chwilę na dokończenie mojej wypowiedzi. Żyjemy w bezpieczniejszych czasach, znaczy żyjemy w najbezpieczniejszych czasach w historii ludzkości. Bardzo fajną książkę na ten temat napisał amerykański psycholog Steven Pinker. Jeżeli popatrzymy na przykład na dane dotyczące zamachów terrorystycznych, tych zamachów też było o wiele więcej w latach 70., 80. w Europie niż jest ich teraz w kontekście również liczby ofiar. Ale mamy spory wokół, mamy różne konflikty wokół granic europejskich i Unia Europejska jest niezwykle ważną przeciwwagą do tych sporów, do tych konfliktów. Przede wszystkim kwestia Rosji i faktu, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej w samotności nie byłyby w stanie sobie poradzić, też w takich relacjach dyplomatycznych, nie mówię tutaj o konflikcie militarnym, ale cały też konflikt na Bliskim Wschodzie, Afryce Północnej i tego, co może w drugiej części jeszcze dopowiem, dotyczy tak zwanego kryzysu migracyjnego. Ostatni argument, który jest niezwykle ważny w kontekście naszego regionu, ale też na przykład Ukrainy, jej perspektywy wejścia do Unii Europejskiej, to Unia Europejska jednak w kontekście takich krajów jak Polska doprowadziła do ogromnego poziomu, poprawy poziomu instytucjonalnego kraju, wzmocnienia instytucji demokratycznego państwa prawa, wzmocnienia różnego rodzaju instytucji dotyczących przejrzystości działania administracji publicznej, co jest oczywiście dosyć absurdalne, bo sama Unia Europejska jest mocno nietransparentna w wielu sprawach, ale ta jakość się poprawiła. Bez Unii Europejskiej nie doszłoby w mojej ocenie do zdemonopolizowania niektórych sektorów, do rozbicia państwowych monopoli i to jest również bardzo ważna rola Unii Europejskiej, szczególnie dla krajów na dorobku, takim jakim jeszcze jest Polska, dla krajów, które no, przez ostatnie kilkadziesiąt lat były krajami socjalistycznymi. I tutaj te zmiany wprowadzone dzięki Unii Europejskiej, ale także dzięki perspektywie członkostwa, bo myślę, że Ukraina też wiele zmieni in plus dzięki perspektywie członkostwa. Również w mojej ocenie można przypisywać także istnieniu Unii Europejskiej. Dziękujemy Markowi i o zabranie głosu proszę Przemka Hankusa. Szanowni Państwo, ja sobie pozwolę zacząć swoją wypowiedź od pewnego pytania, mianowicie skoro mówimy już o Unii Europejskiej jako instytucji, czy też w zasadzie ciężko też powiedzieć, czy to instytucja, organizacja międzynarodowa, czy już może jakieś quasi-państwo, ale czy ktoś z Państwa zadał sobie trud, czy też może sprawił sobie taką przyjemność polegającą na przeczytaniu choćby pobieżnym traktatu o Unii Europejskiej, traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czy też traktatu reformującego zwanego traktatem lizbońskim? Czy ktoś choćby widział chociażby część tych dokumentów? Kto ma tyle czasu? No, jak widać są takie jednostki, które przynajmniej no, pobieżnie, jak rozumiem, chociażby to czytały. Nie jest to, że tak powiem, nic dziwnego, ponieważ no, w Polskim Dzienniku Ustaw, gdzie został opublikowany ten traktat lizboński, no, ten dokument liczy 763 strony dokładnie. Więc no, tutaj, że tak powiem, trochę tak pytając retorycznie, można właśnie się zastanawiać, czy instytucja, która rzekomo jest instytucją wolnościową, czy też promującą wolność, przyczyniającą się do ugruntowywania wolności, potrzebuje aż tak rozległych, rozbudowanych dokumentów do tego, aby te swoje podstawowe wartości rozpisać. No, wydaje mi się, że można by to było zrobić zdecydowanie prościej, bardziej takiej skrótowej formie, ale to, tak jak mówię, dla każdego do rozsądzenia. Natomiast co jest istotne, rozpatrując sam temat, powiedzmy, tej takiej ideowych podstaw Unii Europejskiej, tak, od których, powiedzmy, też, w których ta wolność, której to Unia Europejska ma strzec i którą ma promować, się wiąże, mianowicie jak projektowano Unię Europejską, czy też wcześniej tą wspomnianą przez Marka Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Europejską Wspólnotę Gospodarczą, czy też tak zbiorczo nazywając Wspólnoty Europejskie. Otóż tuż po II wojnie światowej, na przełomie lat 40. i 50. czy też właśnie w latach 50. zderzały się tak naprawdę dwie dominujące wówczas koncepcje. Jedna taka, powiedzmy, bardziej zbliżona do tej klasycznie liberalnej, tak to możemy nazwać, i druga taka, powiedzmy, no, socjalistyczno-interwencjonistyczna, tak? I o ile ta pierwsza jest dosyć, że tak powiem, często obecna w dyskursie, tak, bo bardzo często się mówiąc o Unii Europejskiej powołujemy na te takie hasła, które przyświecały właśnie temu skrzydłu bardziej liberalnemu, czyli te słynne europejskie cztery swobody, czyli tą zasadę subsydiarności, czy też zasadę pomocniczości, tak, ażeby wszystko praktycznie, co jest do załatwienia, załatwiać na możliwie jak najniższym szczeblu, niekoniecznie angażując to szczebel centralny. I o ile, powiedzmy, na początku taka idea właśnie konkurujących ze sobą podmiotów, konkurujących członków Unii Europejskiej była w miarę jeszcze popularna, albo inaczej miała jeszcze jakąś przewagę taką też ideową, o tyle z czasem ta druga wizja, czyli ta taka, powiedzmy, bardziej interwencjonistyczna, etatystyczna, która polegała właśnie na większym protekcjonizmie, większej dawce regulacji, na zarządzaniu tym całym, że tak powiem, obszarem przez tych tak zwanych technokratów, zyskiwała po prostu na znaczeniu. I jest to o tyle, powiedzmy, nie budzące większego zaskoczenia, gdyż jak tutaj pozwolę sobie zacytować, napisał Filip Bagus w książce Tragedia Euro, że instytucjonalny charakter Unii od samego początku został zaprojektowany tak, by przygotować grunt dla centralizacji i dyktatury lekceważącej opinii mniejszości, gdyż nie wszystkie decyzje wymagały jednomyślności, a sfery, w których obowiązywała zasada jednomyślności, w ostatnich latach znacznie ograniczono. Czyli innymi słowy można powiedzieć, że jakkolwiek znajdowały się u podstaw tworzenia Unii Europejskiej te takie elementy bardziej liberalne, bardziej wolnościowe, o tyle ten komponent przeciwny, ten drugi komponent, poprzez to, że nie został w całości wyeliminowany, że był tam obecny, zaczął z czasem tą strukturę dominować i zyskiwać na znaczeniu. A jest to o tyle też, już trochę schodząc z tego poziomu ideowego bardziej na taki poziom praktyczny, jest to o tyle też nie budzące większego, jak sądzę, zaskoczenia, zważywszy na to, kto tak naprawdę był tą osobą, która odpowiadała, czy były tymi osobami, które odpowiadały za tworzenie tych kolejnych reform Unii Europejskiej, za te kluczowe dokumenty, które określają jej funkcjonowanie, ponieważ no, podejrzewam, sporo osób tutaj widziało, czy też przynajmniej słyszało o takim słynnym wystąpieniu jednego z naczelnych uniosceptyków, czyli Nigela Farage'a, jego słynne who is who, prawda, jak podawał, kto tak naprawdę, kim był w przeszłości z tych decydentów Unii Europejskiej wcześniej, zanim się tam znalazł. I w zdecydowanej większości są to osoby proweniencji takiej, powiedzmy, komunistycznej, socjalistycznej, ogólnie rzecz ujmując etatystycznej, raczej ciężko ich zakwalifikować jako osoby, że tak powiem, oddanej idei wolności. I ostatnie chociażby spotkanie, takie powiedzmy na szczycie, tak, czyli pomiędzy przedstawicielami Niemiec, Włoch i Francji na tej takiej włoskiej wysepce Ventotene, jest o tyle też znamienne i symptomatyczne, że właśnie na tejże wyspie niejaki Altiero Spinelli, taki włoski komunista, można powiedzieć, rozpisał praktycznie cały ten mechanizm postępowania, czy też przeobrażania Unii z tej bardziej, powiedzmy, liberalnej w tą bardziej interwencjonistyczną, tak? To on pisał o tych Zjednoczonych Stanach Europy, to on pisał o konstytucji dla Europy, on pisał o, jak gdyby, przejmowaniu coraz to kolejnych obszarów przez tych technokratów, przez biurokratów, którzy będą wprowadzali coś lepszego niż to było obecne na poziomie państw narodowych. Także znowu teraz wracając bardziej do takiego trzonu argumentacji takiego ideowego, można powiedzieć, że skoro z takiej perspektywy, którą ja tutaj reprezentuję, bardziej takiej libertariańskiej, jeśli uznamy, co też już wspominał Marek, jeśli uznamy, że państwo narodowe samo w sobie nie jest ucieleśnieniem wolności i nie prowadzi do tego, że mamy jej więcej, a wręcz przeciwnie, no to można powiedzieć, że tym bardziej twór, który jest tworzony przez ten wcześniejszy nieusprawiedliwiony, powinien być jeszcze bardziej przez nas krytykowany i poddawany jeszcze jakby ściślejszej czy większej kontroli, czy też postulatom jego ograniczenia, ponieważ tak na dobrą sprawę dzisiaj mamy na poziomie tym unijnym, czyli na poziomie tego tak zwanego projektu europejskiego, no do czynienia z przeniesionym po prostu na wyższy poziom niż poziom państwa narodowego interwencjonizm. I wygląda to w ten sposób, że Unia jest bardzo interwencjonistyczna wewnątrz i zarazem bardzo protekcjonistyczna na zewnątrz, ponieważ tak naprawdę no, Unia w tej dzisiejszej postaci to jest tak naprawdę klasyczna unia celna, po prostu dobrze zamaskowana i tak otwarcie się o tym nie mówi. Czyli innymi słowy, dla naszego dobra, czyli dla naszej wolności, Unia Europejska chroni nas tak przed towarami z zagranicy, chociażby przed produktami rolnymi z Afryki, które byłyby tańsze, w imię tego, że promuje, czy też jedną z kluczowych polityk w Unii Europejskiej jest tak chociażby słynna wspólna polityka rolna, tak? No, która, jak sądzę, wszyscy się tutaj siedzący z tym zgodzimy, no, ma bardzo mało wspólnego z polityką wolnorynkową, czy też w jakikolwiek sposób wolnościową, tak? No, narzucanie tych słynnych limitów produkcyjnych, no, jak sądzę, stoi to na zupełnie przeciwnym biegunie niż ten wolnościowy. Co więcej, tutaj Marek też trochę o tym wspominał, że tak powiem, niejako przewidywałem, że taki argument się pojawi, mianowicie, że Unia jest o tyle lepsza, że na poziomie unijnym będzie można rozbijać czy też niwelować negatywne efekty pewnych interwencjonistycznych, etatystycznych polityk na poziomie państwa narodowego. No niemniej jednak można zadać tutaj dwa pytania, które się z tym wiążą. Pierwsze jest takie, że no to równie dobrze ktoś, kogo okradają dwie różne osoby, może powiedzieć, że ta druga jest dla niego bardziej miła, w związku z tym on będzie się mniej sprzeciwiał tej drugiej, bo jest bardziej miła po prostu, no, ale sam fakt tego, że została okradziona, się nie zmienia, tak? Więc dlaczego mamy się względem tego nie buntować, dlaczego mamy nie protestować? No a po drugie można zapytać, no to skoro tak, to dlaczego nie przekazać jeszcze więcej kompetencji Unii Europejskiej? Może po prostu już przekażmy biurokratom i tej tak zwanej Brukseli jeszcze szersze kompetencje. Nie ograniczajmy się tylko do tych obecnych polityk sektorowych, które dzisiaj znajdują się w jej kompetencji. Może właśnie przekażmy wszystko, to już wtedy będzie jeszcze lepiej, tak? No bo skoro te konkretne rozwiązania są dobre, no to dlaczego mamy sobie tej dobroci żałować, tak? Po prostu idźmy na całość. Ale już tak mówiąc zupełnie poważnie, no Unia Europejska jest, można powiedzieć, takim klasycznym przykładem tego, o czym pisał chociażby Ludwig von Mises, tak? W interwencjonizmie, mianowicie, że każda kolejna interwencja będzie powodowała efekt odwrotny od zamierzonego, będzie pogarszała ten stan obecny, czy też ten projektowany i można powiedzieć, że będziemy mieli do czynienia ciągle z tym, z czym de facto już mamy obecnie do czynienia, mianowicie, że za każdym razem będziemy słyszeli, że potrzeba jeszcze więcej regulacji, jeszcze więcej interwencji, jeszcze kolejnego etapu luzowania ilościowego, kolejnego druku pieniądza. Muszę wkroczyć ze swoją interwencją, gdybyś mógł już powoli zliczyć. Dobrze, już kończę w takim razie, że potrzebujemy jeszcze kolejnego obniżenia stóp procentowych i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym za każdym razem odpowiedzią na problemy Unii będzie jeszcze więcej Unii, tak? Dlatego nam się nie udało, ponieważ jest tego za mało. A zatem kończąc, można trochę też znowu do tego, co Marek powiedział. Moim zdaniem semantyka jest dosyć tutaj istotna, nie należy robić z tego takiego argumentu prześmiewczego, ponieważ no, można sobie właśnie zadać pytanie, dlaczego jeżeli mówimy o Trade Union czy Labor Union, mówimy o związku, dlaczego, prawda, mówimy Związek Sowiecki, czyli ten sowiecki sojusz, a European Union jest nagle Unią, a nie Związkiem Europejskim. Moim zdaniem jakby nazywać właśnie ten twór Związkiem Europejskim byłoby to zdecydowanie bardziej oddające rzeczywisty charakter tej organizacji, być może wtedy łatwiej byłoby też przekonać, czy też uargumentować takie stanowisko, za którym ja się tutaj opowiadam, mianowicie takim, że Unia Europejska wcale nie jest sporem promującym wolność, nie jest sporem korzystnym dla wolności, a jest po prostu kolejną mutacją tego etatystycznego, interwencjonistycznego programu, tylko po prostu zakrojonym na szerszą skalę. Dziękujemy za wypowiedź i prosimy Mateusza Benedyka o zabranie głosu. Szanowni Państwo, no zdecydowanie Unia Europejska jest klasycznym, biurokratycznym, interwencjonistycznym tworem, do którego z takim bardzo ładnym, dydaktycznym przykładem, na którym można pokazywać, na czym polega szkodliwość interwencjonizmu, na czym polegają problemy z kalkulacją ekonomiczną przy braku rynkowych cen usług i jakby jak wyglądają takie bardziej public choice'owe już rzeczy, jak wyglądają starcia grup interesów, które sprawiają, że jakieś polityki nie mające żadnego uzasadnienia są utrzymywane przez lata. Więc jakby Unia Europejska z pewnością nie jest jakimś ogólnie to prowolnościowym tworem, co jakby już panowie przed chwilą chyba zgodnie podkreślili. I pamiętając o tym jednak, należy zauważyć, że wśród państw będących w Unii Europejskiej są te, które są jednymi z najbardziej prowolnościowych państw na świecie. Jeśli weźmiemy sobie pierwszy lepszy z brzegu indeks wolności gospodarczej, to wśród państw, które są w czołówce, znajdą się takie państwa Unii Europejskiej jak Wielka Brytania, Irlandia czy Litwa. Oczywiście jednocześnie państwo europejskie, które jest najwyżej w rankingach wolności gospodarczej, to Szwajcaria, która w Unii Europejskiej nie jest. Ale jednocześnie widzimy, że będąc w Unii można mieć całkiem niezłe polityki, które sprawiają, że jest się w czołówce wolnościowych krajów świata. A można też być Grecją, która jest jeszcze daleko za Polską w rankingach wolności gospodarczej. I jeszcze, żeby jakby bardziej zdefiniować problem, Unia zajmuje się głównie regulacjami. Ma relatywnie niewielki wpływ na sytuację fiskalną państw członkowskich. Przepływy Unii Europejskiej jakby są dobrze reklamowane, przez co wiemy, który budynek został zbudowany z pieniędzy unijnych, która droga, ale generalnie jest to niewielki odsetek w porównaniu do całych budżetów państw. Tak? Unia to jakieś tam 1% europejskiego PKB wydaje, a europejskie państwa często wydają 40 czy 50% PKB rocznie. Natomiast Unia jest głównie organizacją, która zajmuje się polityką regulacyjną i zajmuje się w rozmaite strony. Z jednej strony jest bardzo dobra polityka wspólnego europejskiego rynku, braku barier celnych, swobody przepływu kapitału, osób, towarów, usług. Jest to wielki plus, ale jednocześnie też Unia w tej polityce regulacyjnej ma sporo za uszami, jeśli chodzi na przykład o regulacje sektora bankowego, sektora finansowego ogólnie. W związku z czym wydaje mi się, że podstawą, którą powinniśmy zajmować wobec Unii Europejskiej, jest po prostu studiowanie konkretnego przypadku kraju i zastanowienie się, czy wyjście danego kraju z Unii Europejskiej raczej by wzmacniało te tendencje prawolnościowe, dawałoby szansę na to, żeby te złe polityki regulacyjne, które Unia narzuca, zmienić, ich się pozbyć, czy też wręcz przeciwnie, możliwe, że zamiast tego powróciłyby bariery celne, powróciłaby pomoc publiczna jeszcze większa niż za czasów ostatniego kryzysu finansowego, którą nawet Unia oczywiście przyzwoliła i tak dalej. I wydaje mi się, że rozpatrując tak przypadek po przypadku, możemy dochodzić do różnych wniosków po prostu, bo sytuacje państw są różne. I mi wydaje się, że w tym pytaniu tytułowym, jeśli chodzi na przykład o Wielką Brytanię, to jest spory potencjał na to, żeby Wielka Brytania stała się bardziej wolnościowym krajem po wyjściu z Unii Europejskiej. Jak już wspominałem, Wielka Brytania jest w czołówce rankingu wolności gospodarczej. Jeśli chodzi o sferę regulacyjną, to jest jeszcze taki ranking polskiego think tanku Instytutu Bruno Leoniego, który wskazuje na liberalizację różnych sektorów usług. I tam Wielka Brytania jest liderem praktycznie we wszystkich sektorach. Już jest bardzo zliberalizowanym państwem. Raczej ma problemy z polityką fiskalną, bo rząd brytyjski wydaje relatywnie tyle samo co polski, więc jest to dość dużo. Natomiast jeśli chodzi o politykę regulacyjną, to właśnie dla Wielkiej Brytanii takie rzeczy jak regulacje finansowe czy bankowe unijne mogą być problemem. I zważając na to, jak to jest duży sektor gospodarki w tych krajach, jest możliwe, że jednak lobbying i samych banków, ubezpieczycieli i działalność prowolnościowych think tanków sprawi, że Wielka Brytania stanie się lepszym krajem do życia i inwestowania poza Unią niż jak w Unii pozostaje. Z takich bardziej anegdotycznych rzeczy ogłoszono jakby zestaw negocjatorów Brexitu i oprócz Borisa Johnsona jest to jeszcze dwóch parlamentarzystów brytyjskich konserwatywnych i brytyjskie prowolnościowe think tanki jak Institute of Economic Affairs nazywają tych ludzi, że to są ich przyjaciele dobrzy i że oni wiedzą, że w ich rękach z pewnością Wielka Brytania nie zacznie nagle barier celnych wprowadzać i tak dalej. Więc jest, myślę, całkiem możliwe, że Wielka Brytania będzie lepszym krajem poza Unią Europejską i że droga do wolności Wielkiej Brytanii nie wiedzie przez Unię. Natomiast w przypadku Polski myślę, że jest jeszcze niestety zupełnie inaczej. I to, że chcieliśmy wejść do Unii, sprawiło, że przyjęliśmy sporo rozsądnych polityk, jak ochrona inwestycji zagranicznych, zmniejszanie barier celnych i wyjście Polski z Unii dzisiaj jednak byłoby sporą szansą raczej dla tych, którzy chcą przywrócenia takich złych polityk, jak popieranie jakiegoś upadającego narodowego przemysłu, czy ochrona rodzącego się polskiego przemysłu przez bariery celne. Tak jeszcze można dodać, że Wielka Brytania nie ma już przemysłu, więc nie ma czego bronić na szczęście. Udział przemysłu w PKB jest tam jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Żeby to jeszcze jakoś bardziej uogólnić, to powiedziałbym, że w przypadku niektórych krajów Unii Europejskiej obecnie pewnie miałby sens z perspektywy wolnościowej wyjście z Unii i to przede wszystkim są te kraje, które już teraz są dużymi płatnikami netto, czyli Wielka Brytania, Niemcy czy Holandia, bo to po prostu daje im też choćby jakiś prosty fiskalny zastrzyk i możliwość łatwego obniżenia wydatków, chociaż odrobinę, i zmniejszenia podatków. I jednocześnie jakby te gospodarki, które wymieniłem, tak mają dość dobry ład instytucjonalny i jest możliwe, że nie wprowadziłyby głupich polityk, które Unia zlikwidowała na ich miejsce. Natomiast w wielu przypadkach cały czas jakby prowolnościowe tendencje są zbyt słabe, żeby te państwa narodowe jak Polska czy Grecja same miały wybrać jakąś bardziej wolnościową drogą. Niestety raczej kończyłoby się to bankiem centralnym, który drukuje jeszcze więcej pieniędzy niż Europejski Bank Centralny, i budżetem, który zasila państwowe lub prywatne przedsiębiorstwa uznane za strategiczne, które notorycznie przynoszą straty. Jakby wydaje mi się, że jest dzisiaj nas tutaj całkiem sporo, ale niestety jeszcze musi nas być znacznie więcej, żeby myśleć realistycznie o tym, żeby Polska mogła wyjść z Unii Europejskiej, bo już jest na tym etapie, jak Wielka Brytania czy Irlandia, że już jest tak wolnościowa, że już dużo bez wyjścia z Unii się zreformować nie da. My cały czas mamy sporo obszarów, które możemy bardziej prowolnościowo reformować, będąc jednocześnie w Unii, korzystając choćby ze wspólnego europejskiego rynku. Dziękujemy Ci za tę wypowiedź. I jeśli któryś z dyskutantów ma ochotę skomentować, odnieść się do cudzych wypowiedzi, już widzę, że Marek ma, także proszę, oddaję Ci głos, 3 minuty maksymalnie jednak. Teraz działa. Tak, chciałem się przede wszystkim odnieść do słusznego stwierdzenia o długości traktatów europejskich i ilości europejskiego prawodawstwa, ale ja takie samo pytanie mogę zadać Państwu, ile polskiego prawa jest tworzone w naszym kraju. Odpowiedź znajdą Państwo na przykład na stronie barometrprawny.pl bodajże. To jest firma Grant Thornton, która liczy te strony. Żeby to czytać, trzeba poświęcić chyba niecałe 4 godziny dziennie, żeby zapoznawać się z całym tworzonym w Polsce prawem, więc państwa narodowe popełniają ten sam grzech, co Unia Europejska. Pytanie, kto grzeszy bardziej, to na pewno jest empirycznie do sprawdzenia. To, co jest problemem państw narodowych, to nie tyle to, że one przyjmują przepisy unijne, ale to, że też bardzo dużo dokładają swoich dodatków do Unii, do tego, co powstaje w Brukseli. Coś, co nazywa się gold plating, czyli takie pozłacanie tych przepisów unijnych, jest zjawiskiem powszechnym. Co więcej, zjawiskiem powszechnym jest komunikowanie opinii publicznej, mediom w wielu sytuacjach, że my teraz wprowadzamy tutaj jakiś przepis, ponieważ Unia Europejska nam każe. Jak się głębiej wejdzie w przepisy, ocenę skutków regulacji, to okazuje się, że albo w ogóle Unia Europejska takiego czegoś nie każe, tylko że on sobie dokłada pod przykrywką Unii Europejskiej, de facto wykorzystuje Unię Europejską jako pewne uzasadnienie działań, które mogą być negatywnie odebrane przez społeczeństwo, a po drugie często do pewnych regulacji unijnych są dokładane nasze różne pomysły. Takim chyba ostatnim przykładem to jest kwestia regulacji e-papierosów, gdzie w mediach było głośno o tym, że tutaj Unia Europejska zmusza do jakichś głębokich regulacji w tym sektorze, a tak naprawdę jak się zajrzało do OSR-u i ustawy, to się okazywało, że do większości tych rzeczy w ogóle Unia Europejska naszego rządu nie zmuszała. I tych przepisów wynikających z goldplatingu jest bardzo dużo. I druga ważna rzecz to jednak porównujmy pewne rzeczy też porównawczo, tak? To znaczy jeżeli nie Unia Europejska, to co w zamian? I tutaj mam wrażenie, że jednak wielu tych środowisk, również wolnościowych, ma pewną taką utopijną wizję tego, że po Unii Europejskiej nastanie piękna, wolnościowa Europa, często powołują się na jakieś doświadczenia XIX-wiecznej Europy, które, jak pokazują badania empiryczne, są dużą fikcją, to znaczy ta wolność gospodarcza nie była wcale większa niż obecnie, a nie wiem, wzrost handlu wynikał przede wszystkim z spadających cen transportu, ale takiej wizji nie będzie, to znaczy będą państwa narodowe, które będą ze sobą mocno konkurować, nawet jeżeli nie z cłami, bo to już nie będzie problem, bo pamiętajmy, że mamy cały czas jeszcze Światową Organizację Handlu, tylko będzie bardzo jawna gra na różnego rodzaju regulacje. To, co jest wielką zaletą wspólnego rynku, to, że jest duża presja z Unii Europejskiej w Brukseli na przykład przepisy dotyczące tego, że jak ma się jakieś kwalifikacje w jednym kraju, to powinny być one rozpoznawalne w drugim kraju. Czy jeden towar, którym handluje się w Polsce, musi też być dopuszczony na rynek niemiecki. Oczywiście jest mnóstwo kruczków prawnych, które państwa narodowe wykorzystują, żeby te przepisy omijać, ale jeżeli one przy obecności Brukseli takie kruczki prawne wykorzystują, to bez Brukseli jawnie robiliby te rzeczy, to znaczy przychodziłaby grupa interesów, że my teraz chcemy chronić, nie wiem, polski sok jabłkowy i wprowadzamy takie przepisy, które blokują dostęp soku jabłkowego z innych krajów. Więc ta alternatywa moim zdaniem jest bardziej pesymistyczna niż to, co mamy obecnie, chociaż zgadzam się, że Unia Europejska jest niedoskonałym tworem. Jeszcze korzystając tylko z przerwy reklamowej, to wszystkim też polecę bardzo moim zdaniem fajną książkę i mocno porządkującą to, o czym ja tutaj mówiłem. To jest książka Towards an Imperfect Union, a Conservative Case for the EU. Conservative to jest pisane na rynek amerykański, więc to jest taka właśnie wolnościowa argumentacja za Unią Europejską. Autorem jest Dalibor Rochak, związany przez wiele lat z Cato Institute, teraz American Enterprise Institute i w bardzo taki uporządkowany sposób wiele tych argumentów przedstawia, a poza tym bardzo ciekawą bibliografię pokazującą wiele literatury naukowej, która z jego tezy potwierdza. Dziękuję i jeżeli któryś z pozostałych dwóch dyskutantów, bardzo proszę. Dobrze, to może znowu w takim razie idziemy po kolei. Jak najbardziej rozumiem tutaj te argumenty, które mówią, że nie może być coś w dyskusji na temat Unii z jednego spektrum, znaczy z jednej skrajności spektrum i z drugiej. No, oczywiście trzeba te nasze opinie w jakimś stopniu starać się może nie tyle wypośrodkować, ale ważyć te różne racje i też mieć wzgląd na praktykę i pewne kwestie pragmatyczne. No niemniej jednak na przykład twierdzenie, że skoro większości Europejczyków podoba się Unia, nie widzą jakby większych wad, bardziej widzą zalety. Mnie na przykład nie przekonuje taki argument, bo to równie dobrze można powiedzieć, że no większość ludzi nie widzi niczego złego w podatkach, tak? No, ale czym są podatki, no nie będę już powtarzał, tak? Więc równie dobrze można spytać o wiele różnych innych rzeczy, które z takiego ideowego, etycznego punktu widzenia, z którymi się nie zgodzimy, albo większość się nie zgodzi, przynajmniej tutaj z nas, a większość tych przysłowiowych Kowalskich nie widzi w tym niczego złego. W związku z tym no, badania ankietowe moim zdaniem nie są najlepszą linią argumentacji, jeśli chodzi o takie argumenty pro Unia Europejska. Znowu chciałbym też trochę nawiązać do tej semantyki, ponieważ no, tutaj już kilka razy padło to stwierdzenie o wspólnym europejskim rynku. Ja bardzo często odnoszę takie wrażenie, że to nie tyle chodzi o wspólny rynek, co o jednolity rynek, to znaczy o takie ujednolicenie, zharmonizowanie, wyrównanie wszystkiego co do linijki na tą samą modłę i w pewnych kwestiach taka powiedzmy harmonizacja być może nawet jest bardziej korzystna niż niekorzystna, natomiast po pierwsze ona powinna być spontaniczna, oddolna, dobrowolna, a nie narzucana z góry, a po drugie to, co obserwujemy obecnie właśnie na przykładzie Unii Europejskiej, pokazuje, że to ujednolicanie ma raczej ono zmierza w taką stronę negatywną, to znaczy równania do czegoś, co jest bardziej niekorzystne dla wolności, czyli na przykład podwyższania stawek podatkowych, zwiększania ilości regulacji, czy nie bardziej restrykcyjnymi nawet tam, gdzie nie jest to wcale takie do końca potrzebne, czy też uzasadnione. I w związku z tym tutaj też się nasuwa takie pytanie, nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, czyli do tego problemu interwencjonizmu i rozrostu tej unijnej biurokracji, no, którą też obserwowaliśmy w Polsce, tak, no, po przystąpieniu Polski do struktur unijnych, no ilość urzędników też wzrosła, tak, no, bo powiedzmy, że musieli w cudzysłowie się zajmować obsługą czy też implementacją tych kolejnych regulacji unijnych. Tutaj można powiedzieć, że pojawia się takie pytanie, czy jeżeli instytucjom unijnym Unii Europejskiej powierzymy jakieś funkcje, czy też oddamy jakieś funkcje, czy też państwa narodowe zrzekają się tak, tych funkcji na rzecz tego podmiotu ponadnarodowego, no to czy nie powstaje taki klasyczny dylemat, tak mówiąc kolokwialnie, czy jeżeli komuś damy palec, to czy nie weźmie zaraz całej całej ręki, tak? Więc moim zdaniem jest bardzo dużo takich właśnie niebezpieczeństw i uważam, że twierdzenie, że jednak Unia pomaga w likwidowaniu tych złych praktyk, bo narzucając też poniekąd te lepsze praktyki, te bardziej powiedzmy wolnorynkowe praktyki, przyczynia się summa summarum do czegoś lepszego, no to ja uważam, że to jest o tyle nie do końca trafione znowu twierdzenie, no bo to jest na takiej zasadzie, jakby twierdzić, że żeby był wolny handel, to potrzebujemy umów o wolnym handlu, tak? Także podsumowując, to jest trochę taki spór między unilateralizmem a multilateralizmem, tak? Czyli czy powinniśmy raczej opowiadać się za działaniem na poziomie jednego podmiotu, który skoro sam wcześniej jakieś bariery stworzył, no to teraz niech je zniesie, czy też, że to musi być znowu negocjowane na wyższym poziomie. Moim zdaniem lepszy jest ten poziom jednego państwa, które po prostu zniesie te wszystkie bariery i przeszkody. Dziękuję za wypowiedź i ostatni komentarz Mateusz Benedyk. Ja chciałem się odnieść do kwestii tego, co w zamian Unii, bo nie mówię tutaj przecież o żadnym abstrakcyjnym bycie, tylko no, są europejskie państwa, które nie należą do Unii Europejskiej, które są bardzo wolnościowe relatywnie, tak? Jak Szwajcaria, ale też mamy Islandię czy Norwegię, które korzystają z tego rynku, czy to wspólnego, czy to jednolitego, a które nie muszą większej lub mniejszej części unijnych regulacji stosować. I powiedzmy, jest raczej tak, że Islandia i Norwegia muszą stosować sporo regulacji, ale Szwajcaria już bardzo niewiele, bo nie, tak sobie z Unią wynegocjowała i takie traktaty podpisała. No i pewnie takim krajem będzie, mam nadzieję, w niedługiej przyszłości Wielka Brytania. Tak więc jakby na razie coś bardzo osiągalnego i jakby coś, co istnieje już dzisiaj. I miejmy nadzieję, że ten model brytyjski, który się wytworzy, będzie dobrym zaczynem dla innych państw, które w Unii nie będą się czuły najlepiej, a dalej będą chciały korzystać z tych niektórych korzyści, które Unia przynosi. Dziękuję za wypowiedź. Teraz przejdziemy do części polegającej na dyskusji z publicznością. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie któremuś z prelegentów albo wszystkim, no to zapraszam. Proszę, proszę. Ja mam pytanie do Marka Tały. Co chciałeś powiedzieć, kiedy Mateusz mówił? W sumie on już trochę to powiedział, to znaczy po pierwsze, jeżeli chodzi właśnie o Norwegię i Islandię, to są kraje, które przyjmują prawo unijne bez możliwości wpływu na niego, bez możliwości głosu, do tego płacą za to, za swój udział w wolnym rynku. To, że widzicie różne projekty NGO-sów finansowane z Norwegian Grants, wynika z tego, że Norwegia płaci za to, że jest członkiem wspólnego rynku i te środki na przykład trafiają do europejskich NGO-sów. Jeżeli chodzi o Szwajcarię, to tutaj jest oczywiście inna umowa, ale jeżeli się przyjrzy szwajcarskiemu ustawodawstwu, to oni również przyjmują wiele przepisów przejmowanych przez Brukselę na zasadzie dobrowolnej, po prostu biorą je i myślę, że tam jest mniejszy ten gold plating, ale też to unijne prawodawstwo jest tam obecne, między innymi dlatego, że no jest to, europejski rynek jest ważny dla Szwajcarii i dla nich z perspektywy czysto gospodarczej jest ważne, żeby te przepisy były w różnych miejscach spójne, więc tylko to chciałem powiedzieć, ale trochę powiedział kolega Mateusz też. Proszę Marku. W skali od 1 do 100 myślę, że za poprzedniej kadencji Sejmu 40, teraz 20, to znaczy retoryka taka antyunijna bardzo osłabia, ale to jest ważne pytanie w kontekście nas tutaj, bo moim zdaniem to, że część organizacji wolnościowych chodzi z hasłami typu zaorać Unię Europejską, zróbmy agencję towarzyską z Komisji Europejskiej czy tego typu postulaty, osłabiają głos organizacji pozarządowych polskich w Brukseli, bo tam dominują organizacje lewicowe. Przyznam się to tak, że było, nie wywyższam jakoś forum, bo my również jesteśmy bardzo słabo obecni w Brukseli, staramy się być przez naszych zagranicznych partnerów, ale jakiś wpływ na te decyzje można tam mieć i myślę, że gdyby była silna też wolnościowa koalicja również Unii Europejskiej, organizacji, które wpływają na urzędników, Takim ciałem myślę, że może być koalicja EPICENTER, którą założyło Institute of Economic Affairs, które jest też Lithuanian Free Market Institute i kilka innych organizacji. Mam nadzieję, że FOR również niebawem do koalicji dołączy. Można mieć wpływ na unijnych urzędników, tak żebyśmy to też my, wolnościowcy, jeździli tam na te wizyty studyjne i spotkania, bo ja byłem na jednej takiej wizycie studyjnej i byłem ja i 30 lewicujących osób, tak? Im się podobała ta polityka klimatyczna i tego typu rzeczy. Więc jeżeli oni nie słyszą innego głosu również ze strony szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego, to osłabia tylko naszą pozycję jako osób i organizacji reprezentujących takie poglądy prowolnościowe. Proponuję pytania również do innych prelegentów. Proszę, proszę. Niestety znowu mam do pana Marka, ale w sumie do wszystkich. Konkretnie mówił pan o tym, że chwilowo przynajmniej Unia Europejska może wprowadzać bardziej wolnościowe rozwiązania, niż by to robiły państwa narodowe. Tak przynajmniej to zrozumiałem. Czy nie uważa pan, że to jest trochę krótkowzroczne, że ja osobiście bardziej widzę Unię Europejską, która na razie może jest bardziej wolnościowa niż mogłaby być w oczach niektórych, ale nie widzę też jej zupełnie całkiem wolnościowej, a prędzej widzę zmiany w tych państwach narodowych, które na razie może rzeczywiście nie wydają się aż takie, jakbyśmy chcieli, ale prędzej widzę tą zmianę na lepsze z naszego punktu widzenia w mniejszych jednostkach. Ja niestety tej zmiany nie dostrzegam, powiem w kontekście brytyjskim, znaczy to, że jest grupa negocjatorów złożona z trzech sympatycznych i wspieranych przez wolnościowe organizacje ludzi, to nie oznacza, że kolejny rząd brytyjski w momencie, kiedy nie będzie miał kagańca w postaci Brukseli, nie będzie na przykład chciał zrobić czegoś, co później przez lata musiała odkręcać Lady Thatcher, tak? Jeżeli na przykład do władzy dojdzie Partia Pracy. Nie wykluczam, że jest to realna perspektywa. Jeżeli chodzi o poziom wolnościowości Unii Europejskiej, ja nie sądzę, że on się zmienia obecnie ani na gorsze, ani na lepsze. Myślę, że w tym jest rola właśnie organizacji pozarządowych, ale też partii, które są wolnościowe, żeby bardziej wpływać na Unię Europejską w kontekście poprawy tego poziomu wolności, niż żeby chodzić i opowiadać cały czas o zlikwidowaniu Unii Europejskiej, bo byłoby to bardziej produktywne i wydaje mi się, że cały czas ten kaganiec Unii Europejskiej jednak powstrzymuje rządy narodowe od robienia rzeczy, które chciałyby robić. Przykład Węgier, które za czasów Orbana jednak w wielu rzeczach gospodarczo robiły złe rzeczy, nie wiem, jakieś na przykład podatki nowe narzucane. Tam część rzeczy zablokowała Bruksela. Gdyby nie Unia Europejska, myślę, że na Węgrzech ten interwencjonizm państwowy Orbana byłby jeszcze silniejszy. Tylko dzięki Brukseli udało się zatrzymać. Jest też wielka szansa, przepraszam, że przedłużam ten komentarz, ale w obecnej sytuacji w Polsce jest duża debata o tym, co Unia Europejska robi w kontekście Trybunału Konstytucyjnego, ale myślę, że o wiele ważniejsze będzie to, co będzie robić Unia Europejska w reakcji na różne polityki, szczególnie gospodarcze Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że trafi do Komisji Europejskiej wiele spraw, na przykład ustawa o ziemi, podatek od handlu i wiele innych rzeczy, które będą mogły być przynajmniej podjęta próba blokady ich na poziomie unijnym, jeżeli nie można ich zablokować przez Trybunał Konstytucyjny, który będzie całkowicie przejęty w grudniu przez Prawo i Sprawiedliwość. I że ten bat też w jakiś sposób zadziała, bo Unia Europejska ma jednak pewne spektrum narzędzi, którymi może się posługiwać, a także jednak myślę, że pewien element rządu będzie chciał mieć jednak dobry wizerunek w kontekście inwestycji zagranicznych, nie będzie chciał pokazywać gestu Kozakiewicza Unii Europejskiej w każdej sprawie, w której ona skrytykuje ich własną politykę wewnętrzną. Jeszcze komentarz Mateusza. To jeszcze tylko krótko a propos tego, co Marek wcześniej mówił, a propos tej Szwajcarii, Norwegii i tak dalej. Pamiętajmy, że są kraje na świecie, które mają dostęp do większości zagranicznych rynków, do przepływów kapitałowych i mają zupełnie nic wspólnego z Unią Europejską. Tak? Jak najbardziej prowolnościowe kraje obecnie to jakaś tam Australia, Nowa Zelandia czy Singapur i one mają dostęp europejskiego rynku przez jakieś różne, bardziej okrężne rzeczy typu WTO czy umowy jakieś o wolnym handlu. Jest to jak najbardziej realna, istniejąca opcja, tak? Bez konieczności płacenia składek, które i tak dla Szwajcarii czy Norwegii są mniejsze niż to, co płacą państwa Unii Europejskiej. Więc jakby nie dajmy się zwariować, tak? Jest możliwy dostęp do handlu międzynarodowego, do przepływów kapitałowych, do migracji pracowników bez uczestniczenia w Unii Europejskiej. To, że akurat wydaje mi się, że Polsce nie szkodzi za bardzo to, że jest w Unii, bo te wolności by raczej ograniczała, no to jest taka historyczna nasza przypadłość i trzeba pracować nad tym, żeby ją zmienić, natomiast w wielu państwach tej potrzeby po prostu nie ma. Dziękuję za tę wypowiedź. Proszę. Ja mam takie pytanie, chciałbym może podejść do problemu Unii Europejskiej trochę od innej strony niż tutaj panowie prezentują pogląd, a mianowicie czy jednak ten protekcjonizm gospodarczy, bronienie wewnętrznego rynku Unii Europejskiej oraz unifikowanie go poprzez wszystkie ustawy gospodarcze nie służy jednak dobrze rynkowi europejskiemu pod pewnymi względami, mianowicie poprzez to, że chronimy jakby rynek rodzimy oraz unifikujemy jakby dużo aspektów gospodarczych. Oprócz tego Unia Europejska wiemy, że próbuje podźwignąć jakby te słabsze regiony rozwinięte gospodarczo, tak jak na przykład w Polsce dużo firm dostaje dotacje, jakieś nowe fabryki się otwierają i czy nie jest to jednak wiadomo, że rezygnujemy tutaj po części z wolności gospodarczej, bo jest też dużo takich ustaw nietrafionych tych gospodarczych, jak te legendarne na przykład ślimak to ryba, czy marchewka to owoc, ale z drugiej strony, czy jednak to nie działa na plus dla krajów członkowskich, przynajmniej tych słabo rozwiniętych. To generalnie do każdego z planów jakby... To ja tylko krótko powiem, że organizacja Marka FOR taką bardzo fajną publikację zrobił, gdzie był przegląd badań empirycznych dotyczących wpływu funduszy strukturalnych na rozwój regionów Europy i z tych wszystkich badań wychodzi, że wpływ tych funduszy jest zerowy, czasami nawet ujemny, niektórym wychodzą jakieś małe plusy, ale za 1 euro wydane się tam dostaje kilkanaście centów wzrostu, więc nie, te polityki zupełnie nie służą. Pamiętajmy o tym, że Unia Europejska jest jednym z najwolniej rozwijających się regionów świata. Przemysław Hankus, proszę. No ja chciałem się odnieść do tego pytania, mianowicie czy to zawsze musi być to, o czym mówimy tutaj niekorzystne, tak? Czy mogą być takie korzyści, jak Pan wymienił? Moim zdaniem nie. Dlaczego? A chociażby z tego powodu, czy też biorąc pod uwagę to, o czym pisał chociażby Henry Hazlitt w ekonomii w jednej lekcji. To znaczy, to o czym Pan powiedział, to jest oczywiście prawda, tylko że to są krótkoterminowe, widoczne skutki dla określonej grupy, która jest beneficjantem danej polityki sektorowej. Czyli powiedzmy, weźmy przykład produkcji mleka, tak, czyli ochrona mleczarni poprzez powiedzmy okres 1 roku, po to, żeby ta mleczarnia powiedzmy urosła na rynku, żeby ugruntowała swoją pozycję, żeby mogła potem konkurować na tym rynku już europejskim, tym większym, tak? I tutaj te instrumenty, jak rozumiem, europejskie miałyby w tym pomóc. To zgadza się oczywiście, natomiast trzeba też tą drugą stronę medalu starać się dostrzec, mianowicie tą niewidoczną, długoterminową dla tych pozostałych grup, czyli dla tych, którzy akurat się nie zajmują produkcją mleka chociażby. I dopiero takie globalne spojrzenie nam pozwoli lepiej tą sytuację ocenić, a w mojej ocenie będzie to w dalszym ciągu na minus, tak? No bo ci konsumenci pozostali, czy też inni producenci na tym ucierpią, na tym stracą, tak? No bo środki, które oni sami dobrowolnie by przekierowali na przykład do, no nie wiem, sektora hodowli drobiu, tak? Będą przekierowane wbrew ich woli do tego sektora mleczarskiego. I tak jak właśnie chociażby Hazlitt za Bastiatem pisał, że ktoś wydałby dobrowolnie te pieniądze na ten określony produkt X, a jest ich pozbawiony, bo one zostały przekierowane na wsparcie tego produktu Y. Więc summa summarum będzie to raczej niekorzystne, będzie to pewna strata, aniżeli korzyść, globalnie patrząc, tak? No bo tak jak mówię, oczywiście ktoś argumentując za tego rodzaju polityką sektorową dla swojego sektoru robi to w swoim egoistycznym, dobrze pojętym interesie i to jak rozumiem, no, każdy w jakiś tam sposób jest sobie w stanie wytłumaczyć, że no, tak naprawdę większość z nas w takiej sytuacji pewnie postąpiłaby podobnie, tak? No, bo nie każdy przecież musi brać wzgląd na interesy innych branż czy całej gospodarki. No, niemniej jednak uważam, że taki argument jest mimo wszystko jednak nietrafiony albo nie do końca precyzyjny, nie do końca przemyślany. Marku, jakiś komentarz? Koledzy powiedzieli większej rzeczy, ja tylko się odniosę do wsparcia firm z środków unijnych, co uważam za rzecz, która nie powinna mieć miejsca i która szkodzi konkurencji i gospodarce Unii Europejskiej i przedsiębiorczości. Ale to też nie jest jakiś unijny fenomen, że takie coś się dzieje w zapowiedziach czy w różnego rodzaju dokumentach tutaj strategicznych wicepremiera Morawieckiego. Również słyszymy bardzo dużo o wsparciu polskiego rządu, również finansowego dla różnych sektorów. Mówi się o wsparciu finansowym startupów, co no, brzmi dość absurdalnie, ale takie zakusy też istnieją na poziomie rządów narodowych, więc nie traktowałbym również wsparcia finansowego firm jako jakiejś specjalności Unii Europejskiej. Robią to i państwa na poziomie Wspólnoty Europejskiej i państwa narodowe. Jacek się wyrywał do odpowiedzi. Byłeś pierwszy, proszę. Obecność w Unii Europejskiej to jedno, a drugie to pytanie, jak powinna wyglądać ta Unia Europejska? Czy jesteście zwolennikami Unii Europejskiej w takiej formule mniej więcej jak teraz ona wygląda po uchwaleniu traktatu lizbońskiego z pewną skoordynowaną polityką zagraniczną, z wspólnym rynkiem rolnym i tak dalej? Wiemy, o czym mówimy, bo jesteśmy w tej Unii Europejskiej. Czy jesteście bardziej za modelem, który był wcześniej, bliższym EWG, czy też w ogóle w drugą stronę wolelibyście, żeby powstał może super rząd, to trochę nawiązuje do tego, o czym mówił Przemek, o tym konsekwentnym poparciu dla idei unijnej, czy jesteście za tym, że powstał super rząd federalny, unijny, który wziąłby na siebie praktycznie wszelkie prerogatywy, którymi obecnie cieszą się rządy narodowe. Jak widzicie tą Unię, w której jesteśmy i do czego powinna ona zmierzać? Taka sprzed 30 lat. To ja mam trochę bardziej rozbudowaną odpowiedź, jeżeli mam jeszcze chwilę czasu. To znaczy, ja nie rozpatruję tego problemu w kwestii more Europe albo less Europe. W pewnych obszarach potrzebujemy Unii Europejskiej zdecydowanie więcej i więcej jej działalności, w pewnych mniej. Obszary, z których Unia powinna się wycofywać, to jest właśnie m.in. wspólna polityka rolna, która nie tylko sprawia, że mamy droższe produkty na rynku i na przykład problemy też związane z tym, że nie można wprowadzać tańszej żywności z Afryki, ale też no, jest dużym bodźcem hamującym produktywność w tym sektorze rolniczym, szczególnie w takich krajach jak Polska, gdzie ta produktywność jest bardzo niska i chętnie bym się tej wspólnej polityki rolnej pozbył, ale niestety wydaje mi się, że bez Wielkiej Brytanii to będzie jeszcze trudniejsze, bo bez Wielkiej Brytanii głos Polski, tutaj odpowiadając też na pytanie kolegi, myślę, że będzie słabszy w Brukseli, bo jednak Wielka Brytania była ważnym sojusznikiem i mogła być ważnym sojusznikiem przeciwdziałającym głosom takich krajów jak na przykład Francja czy Włochy, teraz ich rola jest silniejsza. Kilka rzeczy, które warto na pewno zrobić, moim zdaniem pewnym, można to nazwać z ekonomicznego punktu widzenia dobrem publicznym, jest swoboda przepływu osób, kapitału, dóbr i ten wspólny rynek. I to wymaga pewnego rodzaju ochrony, na przykład coś, czym Unia mogłaby się lepiej zająć, to jest pewnego rodzaju wspólna polityka graniczna i azylowa w kontekście też obecnego kryzysu migracyjnego, tego, żeby w jakiś sposób to Unia Europejska zajęła się kontrolą granic i tego, kto przyjeżdża tu. I chociaż jako wolnościowiec jestem zwolennikiem otwierania otwartych granic, ale zdaję sobie sprawę, że aby swoboda przepływu osób została utrzymana, tutaj pewien system musi zostać wprowadzony. Warto też wzmacniać wspólny rynek w kontekście usług i tutaj również widzę more Europe, to znaczy tego, żeby faktycznie ten polski hydraulik mógł być hydraulikiem gdzie chce i na jakich chce zasadach. Ale też na przykład myślę, że ważny głos Unii Europejskiej i na razie pozytywny będzie w kontekście tego, co widzimy, czyli rewolucji związanej z szeroko rozumianym sharing economy, collaborative economy, gdzie Unia Europejska jak na razie jej sygnały są takie, że namawia czy prosi państwa europejskie o niezakazywania tego typu usług i mam nadzieję, że to jest w stanie wypracowany taki model, który pozwoli na to, żeby Ubery, Airbnb i różnego rodzaju narzędzia z tego typu gospodarki, które teraz powstają, mogły w Unii Europejskiej funkcjonować. Na pewno mniej polityki wspólnego rynku, na pewno mniej polityki na przykład klimatycznej. Dobrze, jeszcze ostatnie pytanie. Proszę, no mogę tylko jedną osobę dać, przepraszam. Ja chciałem zapytać, no też wszystkich was, a może Przemka głównie, bo ciebie jeszcze nikt nie zapytał. Mianowicie o koncepcję multicentryczności prawa, mianowicie w tej chwili dzięki, jak mamy to Unię Europejską i państwa narodowe równocześnie, to na obszarze na przykład Polski masz dwa w pewnym sensie konkurujące ze sobą systemy prawne. I czy to nie spowoduje, że ponieważ te muszą konkurować ze sobą te systemy prawne, to że będzie wybierany ten, który one będą raczej starały się nie robić takiej, być mniej dyktatorskie, tylko mniej interwencjonistyczne, tylko zostawiać więcej wolności. Właśnie przez to, że jest konkurencja, no bo wiadomo, że konkurencja to zawsze trochę lepiej. To znaczy rozumiem logikę, która stoi za tym wywodem. Chciałem dopytać, bo na przykład teraz, no to jak ktoś jest poszkodowany przez państwo, to może iść na przykład jeszcze do Trybunału Europejskiego. Jak jest poszkodowany przez Unię Europejską, to może próbować jednak coś przez polski rząd załatwić. I dzięki temu te dwie instytucje mogą jakby konkurując ze sobą, będą chciały być milsze dla tego człowieka, żeby jakoś... Tak, rozumiem, ale tak jak powiedziałem, o ile sens taki głębszy, powiedzmy bardziej taki ideowy, rozumiem, o tyle no, praktyka taka na poziomie prawno-międzynarodowym jest nieco inna, mianowicie no, zgodnie chociażby z konstytucją prawo unijne jest równorzędne, a w zasadzie mówiąc inaczej nie może być sprzeczne z naszym porządkiem krajowym i vice versa. Innymi słowy, no one nie są do końca konkurencyjnymi porządkami prawnymi, a wręcz można powiedzieć, że to jest jeden system prawny, tylko z pewnymi krajowymi odnogami. To znaczy, jeżeli komisja wyda jakieś rozporządzenie, to ono jest implementowane 1:1. Natomiast jeżeli wyda dyrektywę, to ta dyrektywa może być oczywiście w jakiś sposób zmieniona, dostosowana do lokalnych warunków przez krajowe parlamenty, natomiast to dostosowanie nie może wykraczać poza tą ogólną narzuconą normę. W związku z czym uważam, że takie rozumowanie na zasadzie, że to są konkurujące porządki prawne jest nie do końca uprawnione. Moim zdaniem jest to próba wejścia, czy też zdominowania tego prawa krajowego przez acquis communautaire, czyli przez ten dorobek prawny Unii Europejskiej i wydaje mi się, że jeżeli w dalszym ciągu będzie ten proces taki coraz większej etatyzacji tego systemu postępował, no to będziemy mieli właśnie do czynienia z sytuacją taką właśnie monopolizowania tego stanowienia prawa przez Brukselę kosztem właśnie parlamentów narodowych, w związku z czym uważam, że bardziej powinniśmy się zastanowić nad tym, czy właśnie taki model, o którym ty mówisz, nie powinien mieć miejsca, to znaczy, żeby była faktycznie dopuszczona taka realna konkurencja tych systemów prawnych, aniżeli to, co mamy obecnie do czynienia, tak? Bo wydaje mi się, że jednak te sytuacje są jednak różne. Dobrze i tą wypowiedzią zakończymy dzisiejszą debatę. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za udział, bardzo dziękuję za zadane pytania.